jaki jest każdy widzi. Duży, piękny, dostojny. Udomowiony na początku trzeciego tysiąclecia przed naszą erą. Wierny towarzysz człowieka. Mimo swojej ogromnej postury uległy, dający się okiełznać, osiodłać, zaprząc do wozu. Koń zawsze pomagał człowiekowi w ciężkich pracach gospodarskich, transportowych. Wyjeżdżał na wyprawy wojenne, wspomagał w bitwach. Brał udział w polowaniach, przejażdżkach. Dostarczał emocji na torach wyścigowych. Był wspaniałym modelem dla wielu artystów, malarzy. My, Polacy, mamy do koni szczególny sentyment. Zmęczeni cywilizacyjnym pośpiechem, zaczynamy na nowo odkrywać uroki koni. A może tylko wracamy do tradycji. Przed wojną mieliśmy w Polsce 4 miliony koni. W 1972 roku było ich jeszcze 2,5 miliona. Dzisiaj nasze stado liczy tylko 635 tysięcy. Ale powrót do tak dużego przedwojennego stanu pogłowia nie jest konieczny. Pod względem liczebności koni nadal należymy do europejskiej czołówki. Najważniejsza jest jakość. Dopasowanie chowu i hodowli koni do wymagań rynku. Mimo ogromnej nas Polaków miłości do koni, chcemy na nich zarabiać. Postępujemy zgodnie z dzisiejszymi wymaganiami rynku. Przygotowuje się wszystko w sposób taki, żeby te konie, ta cała produkcja, którą my tu prowadzimy, miała zbyt. Ponieważ w herbie tej stadniny jest koń, postawiliśmy na to, żeby ten koń stąd wychodził w miarę przygotowany najlepiej. W związku z tym poczyniliśmy bardzo duże starania, żeby przygotować ludzi, sprowadzić jak najlepszych trenerów, przygotować całą bazę do tego, żeby te konie przygotować i dalej można było przyzwoicie sprzedawać. Konie zarodowe można dzisiaj hodować nie tylko w stadninach państwowych, również w gospodarstwach chłopskich. Dla porównania, w stadninach znajduje się 2,5 tysiąca klaczy, u rolników już 23 tysiące. Ale wielu indywidualnych hodowców weszło w koński biznes niedawno i muszą dopiero zdobywać w nim własne miejsce. Stadninom, w którym tradycja hodowli koni sięga początku wieku, łatwiej o dobrą markę. Stadninę koni założono w Racocie w 1928 roku, sprowadzając do Racotu klacze rasy hanowerskiej i holsztyńskiej, które po 4 latach wymieniono na klacze pochodzące z niemieckiej stadniny Beberbeck. Były to konie wysokiej półkrwi angielskiej. W 1936 roku do Racotu sprowadzono 4 ogiery rasy trakeńskiej i krzyżując je z klaczami beberbeckimi. W okresie wojny stadnina zostaje przeniesiona na tereny niemieckie, do miejscowości Grabau i Schönenbeck koło Hanoweru. Powrót nastąpił w latach 1946-1947. Od tego momentu Racot, z koni, które powróciły, hoduje konie nadal półkrwi i także z koni, które odnaleziono na terenie Polski, z paleniami koni trakeńskich, wschodniopruskich czy byłych koni poznańskich. Przez lata cierpliwie porządkowano hodowlę. Efektem tych prac jest dzisiejszy koń wielkopolski hodowany tutaj w Racocie, ale również w wielu innych stadninach, na przykład po sąsiedzku w Posadowie, Pępowie, Żołędnicy, Iwnie. Konia wielkopolskiego spotkać można również w województwie olsztyńskim, stadnina Rzeczna, Plękity i w rejonie Gdańska, stadnina Kadyny. W Polsce funkcjonuje dzisiaj 11 państwowych stad ogierów i 32 państwowe stadniny koni. W każdym z tych ośrodków znaleźć można wspaniałe okazy, konie, którymi warto się pochwalić. Ogier holsztyński Kaletto Zon, 3-letni ogier, po Kaletto matka Welsien, po Lorenz. Lorenz dalej jest po Lady Killer, jest to ojciec wybitnych koni sportowych, między innymi Landgrafa. Sam Kaletto, ojciec Kaletto Zon, jest po francuskim Anglo-Arabie Corps de la Brière, który dał początek właściwie wszystkim znaczącym rodom koni sportowych. W tej chwili ogier jest przygotowywany do próby dzielności, którą będzie zdawał w zakładzie treningowym w Białymborze i będzie u nas przygotowywany dalej do konkursów, bardzo poważnych konkursów ujeżdżenia i skoków. Zobaczymy, w czym będzie lepszy. W tej chwili predyspozycje jego są do obydwu tych konkurencji.
fantastyczny ruch, bardzo dobrze zabiera się do skoku. W tej chwili skacze bardzo małe przeszkódki, ale widać, że jest to koń z super rodowodem sportowym. Ogier Pygmalion wyhodowany w stadninie koni w Plenkitach po Araku od matki po Bardzie, od Plejady. Własność stada ogierów w Starogardzie Gdańskim. W tej chwili koń stanowił u nas dosyć dużą, pokaźną stawkę klaczy, a jednocześnie poza sezonem kopulacyjnym jest używany w sporcie. Chodzi pod panią Izabelą Cimanowską, mistrzynią Polski w skokach. W tej chwili chodzi konkursy M30, M40 i zapowiada się jako jeden z lepszych koni sportowych w Polsce. Z bardzo dobrym ruchem, przepiękną linią, wypunktowany bardzo wysoko, 83 punkty bonitacyjne. Wiążemy duże nadzieje hodowlane z tym ogierem. Gniada klacz Muza, trzyletnia, wyhodowana w naszej stadninie, w stadninie koni Racot, w tej chwili przygotowywana do wystawy w połowie czerwca, wystawy hodowlanej w Sielinku. Klacz po ogierze Sambur, jedna z ładniejszych modelowo klaczy naszej stadniny. Musi być prowadzona wąska i to bardzo wąska specjalizacja. Żaden koń tak zwany wszechstronnie użytkowy nie ma racji bytu w tym nowym, w tej nowej rzeczywistości. My musimy podporządkować się pod wymagania klienta. Kupowane są głównie konie na zachód, również do Polski, ale konie stricte sportowe i pod takim kątem tą stadninę musimy tu przekształcić. Konie średnie i słabe nie idą wcale, idą tylko konie dobre. I to konie dobre to mogą być konie spacerowe, konie rekreacyjne, konie sportowe, ale dobre, dobrze przygotowane, dobrze ujeżdżone.